Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Wygląda na to, że powódź w Polsce jednak kogoś uratowała Niemcy. O czym z dumą donoszą niemieckie media? Tutaj na przykład niemiecka telewizja Deutsche Welle, która ma również swój portal przeznaczony dla Polaków po polsku. Tak jak polskie TVP ma BielSat, czyli telewizję przeznaczoną na Białoruś dla Białorusinów po białorusku, tak niemiecka telewizja Deutsche Welle ma swój portal dla nas Polaków. Nie wiem, czy powinniśmy się z tego cieszyć, że Niemcy traktują nas analogicznie, jak my traktujemy Białorusinów. Ale skupmy się na temacie. Artykuł pani Katarzyny Domagały Perejry brzmi, tytuł jego. Prasa. Powódź w Polsce chroni Brandenburgię przed katastrofą. Przeczytajmy ten artykuł, żeby tylko Państwa nie trafił szlak. Bardzo podobnie, gdy, gdy trafią mnie, gdy to czytałem po raz pierwszy. Przerwane tamy i powódź w Polsce prawdopodobnie chronią Brandenburgię przed katastrofą, pisze Berliner Zeitung. Czyli jak widzimy, już tutaj nawet Deutsche Welle mówi, że to się w Niemczech bardzo mocno roznosi. Przerwane tamy i powódź w Polsce prawdopodobnie chronią wschodnią część Branderbu Brandenburgii. Przed katastrofą, pisze niemiecki dziennik Berliner Zeitung. Od poniedziałku, 23 września, obowiązuje na niemieckim odcinku Odry trzeci stopień alarmowy. To ponad 75 km. We wtorek. W powiecie odra Szprewa e, obowiązywał już czwarty, najwyższy poziom alarmowy. W Ratzdorfie, gdzie Nysa wpada do Odry i w Eisenhüttenstand zalane są ogrody i ulice. Lepsza pozycja wyjściowa. Teraz gdy fala powodziowa dotarła do Brandenburgii pojawia się pytanie. Czy wały przeciwpowodziowe są wystarczająco wysokie? Minister środowiska Brandenburgii, Alex Vogel, zakłada, że powodzi tym razem nie będzie, bo Brandenburgia jest lepiej przygotowana niż podczas powodzi w roku 1997 i 2010. Sytuacja wyjściowa jest teraz bardziej korzystna, chociażby ze względu na suche gleby. Ponadto, słyszeliście, ze względu na suche gleby sytuacja wyjściowa, według tego pana, jest bardziej korzystna? Czyli ta susza, którą nam aktywiści przedstawiali jako coś, co tam po prostu jest strasznie, strasznie złe, no Niemcy przedstawiają jako coś, co ratuje przed powodzią. Lecimy dalej. Ponadto od ostatnich powodzi wdrożono skuteczne środki ochrony, wydając 360 milionów euro i odnawiając 90% wałów, powiedział, polityk zielonych. Zwróćcie uwagę na różnicę. Zieloni w Polsce to jest m.in. ta wiceminister klimatu, i chyba minister klimatu też jest zielonych, ale wice też nie pozwala strzelać do bobrów, które to Tusk uznał ostatnio za winne tego, że z wałami coś się stało, mówi, że zbiorniki retencyjne złe, bo tam klimat się ociepla itd., tak itd., itd. Generalnie szkodnik. Zieloni w Niemczech wydają pieniądze na odnowienie wałów przeciwpowodziowych. Jakaż to kurde różnica. Teraz Państwo zobaczcie, jak to się przekłada na pieniądze. 360 milionów euro raz 2, trzy. raz 2, 3 razy po ile teraz jest euro. Kurs euro kurs euro 4,27 razy 4. 27 to daje jakieś półtora miliarda złotego. Drodzy Państwo, półtora miliarda złotego i Niemcy czują się bezpiecznie. Oraz oczywiście to, że w Polsce jest powód, że w Polsce akurat z tymi tamami, zupełnym przypadkiem był problem i się ta woda tak bardzo rozlała, to tak bardzo tą Brandenburgię chroni. ale generalnie półtora miliarda złotych w przeliczeniu i czują się bezpiecznie, nie? Jak myślicie, całkowity koszt przy Przywracania, zniszczeń, po powodzi, w ilu miliardach złotych się zamknie? Tak, wszystko razem. Nie tylko pomoc rządowa, ale również to, co ci ludzie ze swoich będą musieli wydać i tak dalej. No, ja obstawiam jakieś 100-150 miliardów. Wszystko razem do kupy. A do tego jeszcze dochodzi koszt zdrowia i życia ludzkiego. Zobaczcie, jaka ta prewencja jest tania. Jak wielkimi szkodnikami są polscy ekologiści, którzy nie pozwalali zabezpieczać nam się przed powodzią i którzy, jak widać, przełożenie mają nie tylko na rząd Tuska, ale również mieli przełożenie na rząd PiSu. Przypomnę, w 2019 zrobili taką impkę, po której przyleciała minister. Odpowiedzialna za edukację, która była posłanką z tamtych terenów. I mimo tego, że było tam raptem kilkaset osób na spotkaniu, to ona się przelękła, że tych kilkuset głosów nie dostanie i może nie będzie znowu poślicą, posłanką, przepraszam. No i uwaliła budowę tych zbiorników retencyjnych, slash przeciwpowodziowych. Uwaliła je tak mocno, że. Prezes wóz polskich ówczesnych zapisów mówił, że tego nie będzie. A, a ten, a jakiś tam minister takich kudłacz, nigdy nie mogę zapamiętać nazwiska, mówił, że są psunabune niepotrzebne. Zobaczcie, drodzy Państwo, jaki jest poziom szkodnictwa polskich ekologistów. Zdrowie i życie jest niewycenialne. Natomiast półtora miliarda złotych w przeliczeniu z euro odnowienie i tak dalej ochrona wałów i Niemcy czują się bezpiecznie. Lecimy dalej. Tak powiedział polityk zielonych. Ekolodzy podkreślają jednak, że nie tylko wysokie wały odgrywają decydującą rolę, tylko sytuacja w Polsce. Wiele zapór pękło w Polsce, w wyniku czego duże obszary wzdłuż Odry zostały zalane. W sąsiednim kraju, powiedział Berliner Zeitung, ale z z Brandenburskiej Organizacji Ochrony Środowiska Bund. W ten sposób z fali powodziowej uszło dużo wody, co stanowi znaczną ulgę dla Brandenburgii. Gdyby fala, gdyby cała ta woda doszła do Niemiec, nie wiadomo, czy brandenburskie warły przeciwpowodziowe wytrzymałyby, zaznaczył. No, drodzy Państwo, to jest gotowa teoria spiskowa. Niemieckie media wprost mówią, że dzięki temu, że czytuje, wiele zapór pękło w Polsce, to Niemcy nie zostaną zalane. Pecha ma Donald Tusk, biorąc pod uwagę, że ma łatkę Volksdeutscha. Ja nie mówię, że jest, broń Boże, mówię, że ma taką łatkę, nie? Bo teraz to już do niegoś bardzo, ale to bardzo mocno przyknie. Ale drodzy Państwo, Niemcy mają gigantyczną możliwość oddziaływania na Polskę. Ostatnio zdaje się, że jakiś, nie zdaje się na pewno, doktor z doktoratem kierunkowym od spraw ekologicznych powiedział, że niemiecki wywiad chciał go zwerbować. Niemcy nie są głupi, Niemcy doskonale wiedzą, że gdzieś ta woda musi ujść i że po prostu powódź w Polsce im się opłaca. Im większa będzie powódź w Polsce, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że będzie powódź u nich. Dodajmy do tego tą kwestię, że padło publiczne oskarżenie, że niemiecki wywiad próbował zwerbować tego doktora ekologii, i on też twierdził, że inni ekolodzy są opłacani przez niemiecką agenturę. Facet nie został pozwany. Mimo tego, że facet, który siedział w nim wtedy w studiu, nawet podobno wygraża ludziom pozwami za wpisy na Twitterze, które generalnie bardzo mało się roznoszą. A tu proszę bardzo, w telewizji no, bardzo mocno został pociśnięty. Żadnego pozwu, przynajmniej nic nie słyszałem. Dodaje to dużej wiarygodności temu, co ten pan doktor z wykształceniem kierunkowym mówił. A co jeśli drodzy państwo to nie jest przypadek? Ja broń Boże nie twierdzę, że tak jest. Ale co jeśli to nie jest przypadek? To, że polskimi wałami mało kto się interesował, że ten polski wał zaraz przytamie, Tak w bardzo dziwnym, w bardzo dziwnych okolicznościach pękł. Że w Polsce była dezinformacja tuska, że Pogody nie, że prognozy nie są przesadnie alarmujące, przez co ludzie między innymi no, nie walczyli, nie umacniali odpowiednio. Co jeśli to wszystko jest nieprzypadek, co jeśli to jest rzeczywiście wpływ obcej agentury na terenie Polski, kraju, który był zainteresowany tym, żeby była powódź w Polsce, bo dzięki temu nie będzie powodzi w jego kraju. Wiecie, mamy stan faktyczny. Niemieckie media piszą: Dzięki powodzi w Polsce nie będzie powodzi w Niemczech. Kropka. Jedno zdanie. Drugie zdanie. Mamy publiczne oskarżenie w telewizji w Polsacie ze strony poważnego człowieka, że próbował go zwerbować niemiecki wywiad, żeby przy pomocy nacisków ekologi ekologistycznych, ekologicznych szkodził Polsce. I facet twierdzi, że Spora część polskich ekologów dała się zwerbować. Mamy kolejne zdanie, które jest faktem, że polski, polskie urządzenia przeciwpowodziowe były bardzo głęboko zaniedbane. Wszystko jedno, czy tam światłowody, bobry, yy, czy motomyszy z Marsa. No, drodzy Państwo, to nie zna tu realne że wał, który jest zaraz przy tamie, puszcza. On powinien być odpowiednio konserwowany, utwardzony. Nic takiego, dro a, a puścił. I to w bardzo dziwnych okolicznościach, prawda? Znowu. I teraz tak. Wszystko zależy od tego, czy uznamy, że to jest przypadek, czy to jest nieprzypadek. Mamy bardzo dużo dziwnych zbiegów okoliczności. I albo to jest przypadek, albo to nie jest przypadek. Powiem szczerze, że strasznie dużo byłoby tych przypadków. Lecimy dalej. Ekolodzy podkreślają jednak, to to jest dalej, najgorsze przed nami. Organizacje ekologiczne krytykują też, że nie na wszystkich odcinkach umieszczono od razu maty ochronne przeciwko bobrom i dzikom. No właśnie. Czy na polskich, yy, czy na polskich tych wałach? W ogóle umieszczono takie mapty przeciwko bobrom i dzikom? Czy my w ogóle wiemy, że takie maty istnieją? I wskazują też na główny problem wielu rzek, które dziś nie płyną swobodnie. Nie meandrują, tylko są prostymi, wodnymi autostradami, ciśniętymi między tamami po lewej i prawej stronie. W Polsce środki ochronne nie wystarczają, bo jest za mało terenów zalewowych. Przy funkcjonującym systemie nie trzeba czekać, aż gdzieś pękną tamy i woda w niekontrolowany sposób zalewa miasta. Śluzy byłyby otwierane w odpowiednim czasie, a masa wody kierowana na pola, gdzie spowodowałoby mniejsze szkody. Tłumaczy aktywisty ekologiczny. Natomiast ta letnia powódź wywołana przez ulewne deszcze wyrządziłaby nie tylko miliardowe szkody, ale kosztowałaby też życie ponad ale kosztowała też życie ponad 20 osób Czyli, drodzy państwo miliardowe szkody. Według ekspertów przyczyną ulew były zmiany klimatyczne. To jest akurat standardowe, teraz winą wszystkiego są zmiany klimatyczne przy ich obecnym tempie pędzimy w kierunku granicy dwóch stopni globalnego ocieplenia, jeśli nie uda się zapobiec przekroczeniu tej granicy, prawdziwe katas pra e prawdziwie katastrofalna część zmian klimatycznych dopiero się rozpocznie. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, zapobiec, e przewidzieć późniejszych konsekwencji i nikt nie wie, jak wysokie będą fale powodziowe na Odrze. Ostrzega na łamach Berliner Zeitung, aktywista z bund, czyli rozumiem, że to są ci zieloni. Chociaż bunt to znaczy chyba w dosłownym tłumaczeniu kolorowi. Drodzy Państwo, no nie ma farta, Donald Tusk, bo ta informacja spływa, zbiega się z informacją z Czech. Tutaj mamy taki portal wprost.pl. Ścieki, ścieki z Czech płyną do Polski. Prezes wód polskich zabrała głos. Przeczytajmy sobie artykuł. Czeskie ścieki płyną odrą prosto do Polski. Czy to, czy to groźna sytuacja? Prezeska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Janna Kopczyńska, zabrała głos. Powiem szczerze, zanim przeczytam, co ta pani mówi, odpowiadam. Tak, drodzy Państwo, ścieki ki, ki w tej sytuacji stanowią dość poważne. Zagrożenie, ponieważ ścieki to są fekalia. Sam fakt posiadania fekaliów, jeśli one, e, jeśli one popłyną w momencie, w którym e, rzeki wystąpiły z brzegów, to one się rozleją na te rozlewiska. I sam fakt, że ludzie na przykład będą mieli przez jakiś czas e, wodę z fekaliami w piwnicy czy pod domem. No to jest bardzo złe i niebezpieczne. Do tego jeszcze brodzenie w tej wodzie z fekaliami, i nawet w kaloszach, na pewno zdrowe nie jest. A do tego jeszcze potem te fekalie osiądą na ziemi. W związku z tym, na przykład, pewnie część ziemi uprawnej trzeba będzie w jakiś sposób oczyszczać, żeby móc znowu tam uprawiać. Nie mówiąc już o tym, że studnie zostaną po prostu. Skażone. Zobaczymy, co powie pani ekspert. Czeskie ścieki płyną odrą do Polski. Czy to groźna sytuacja? Prezeska Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Joanna Kopczyńska zabrała głos. W połowie września centralna oczyszczalnia ścieków w Ostrowie, którą zamieszkuje około 300 tysięcy osób, to jedno z największych miast w Czechach, po Pradze i Brnie, została zalana. Stało się to, gdy napierała woda z opawy, doprowadziła do powstania wyrwy w wale przeciwpowodziowym przy Odrze. Teraz zanieczyszczenia z obiektu trafiają do wody, a następnie przepływają przez granicę. Kopczyńska komentuje, woda jest badana przez GIOŚ. Spółka, która zarządza obiektem, poinformowała, że póki co e, oczyszczalnia pozostanie nieaktywna. Oznacza to, że ścieki będą wpływać prosto do odry. Wskazują dziennikarze polskiej agencji prasowej. Na szczęście, nowe ścieki z szamp nie są już do tego miejsca przyjmowane. Czeskie media podają, że część obiektu zostanie, zacznie częściowo pełnić swoje funkcje dopiero za około 3 miesiące. Jeśli chodzi o proces biologicznego oczyszczania ścieków, to trzeba uzbroić się w cierpliwość. Ten etap wróci do działania dopiero za około 6 miesięcy, w roku 2025. Czy Polska ma się czego w tej sytuacji obawiać? O tę kwestię rozgłośnie RMF FM zapytała szefową Wód Kopczyńska przyznała, że sytuacja nie jest dobra. Jednak woda z, z, zmieszana z zanieczyszczeniami jest badana przez główny inspektora do ochrony środowiska. To nie jest tak, że to skażenie dla tej wody jest groźne, bo to jest skażenie, które w tej wodzie niestety jest, bo i polskie samorządy mają tylko. Mają tutaj różne historie, powiedział. Tak, zgadzam się. Z polskich samorządów też wybiło. Ale teraz będzie tego jeszcze więcej. Czyli co się stanie? Stężenie się zwiększy. Dodała też, że fala powodziowa, która przeszła przez Polskę, zawierała wodę z rzek, która również nosiła zanieczyszczenia. Innymi słowy, pani nie chce powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo źle, żeby nie pogrążać szefa swojego, szefa swojego, szefa, czyli Donalda Tuska, bo facet i tak ma już ciężką sytuację medialną. I półtora miliarda koron z budżetu Czech na pokrycie strat po powodzi. Jaki jest kurs, drodzy Państwo, korony? Kurs korony czeskiej. Drodzy Państwo, kurs korony czeskiej to jest 17 groszy. Czyli wpiszmy sobie, drodzy Państwo, 1,5 miliarda tych koron, ile to jest złotych. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Eee, tak dobrze powiedziałem? Nie jest za dużo. 500. Nie, dobrze. To to jest, drodzy Państwo, 250, jeśli dobrze tutaj policzyłem, bo coś mi tam nie wychodzi, to jest jakieś 250 milionów złotych. Tak. Zobaczcie, jak to tanio przy tym, ile my, polscy podatnicy, będziemy musieli wydać, bo jakoś nikt nie chce nam pomóc. Um, same te przesunięcie naszych własnych pieniędzy w ramach Unii Europejskiej to jest 5 miliardów. Te, które Tusk tak bardzo głośno okrzykiwał, że to jest jaka, jakaś wielka pomoc z Unii Europejskiej, że dała nam nasze własne pieniądze. Z innego celu, z Funduszu Spójności. Nie? Zobaczcie Państwo, jak to... Zobaczcie, drodzy Państwo, jak to działa. Czesi jak tylko Unia Europejska 10. alarmowała, że idzie powódź, zaczęli się przygotowywać. Od razu ich tam, e, ich władze alarmowały, mówiły, że trzeba się przygotowywać, a Czesi zaczęli spuszczać wodę ze zbiorników retencyjnych. W tym czasie, jak potem donosiły media, polskie zbiorniki retencyjne, slasz przeciwpowodziowe, bo to jest z grubsza to samo, to znaczy te same zbiorniki z grubsza pełnią obie role, to nie dość, że nie spuszczały, to jeszcze persaldo więcej przyjęły niż spuściły. Czyli jeszcze w zasadzie były napełniane. No i teraz Czesi będą jakieś takie, powiedziałbym, minimalne straty mieli, które sobie poradzą za jakieś śmieszne pieniądze w stosunku do polskich strat. A my a my będziemy szli w gigantycznej ilości miliardów. Czesi mocno ucierpieli w trakcie powodzi, tak? W stosunku do tego, co my Polacy? Niedawno media poinformowały o 22 przerwanych mostach, które uległy zniszczeniu. Część terytoriów państwa natomiast wciąż nie ma dostępu do gazu. Zniszczona została także w niektórych miejscach infrastruktura kolejowa. Wydatki budżetu państwa w przyszłym roku mają uwzględnić pieniądze przeznaczone na straty powodziowe w wysokości 10 miliardów koron, czyli to jest, drodzy państwo, 1,7 miliarda złotych. Przypomnę, u nas sama ta kasa z Unii Europejskiej, która mogła iść na inne rzeczy, a pójdzie na to, to jest 5 miliardów. Niedawno premier Donald Tusk poinformował, że na pomoc polskim powodzianom wraz ze środkami europejskimi przeznaczonych zostanie 23 miliardy złotych. To jest tylko na pomo pomoc powodzianom. Tylko na pomoc powodzianom. W praktyce pewnie będzie dużo, dużo więcej. Dodajmy jeszcze do tego na przykład odbudowę infrastruktury, właśnie zerwanych mostów, podmytych dróg i tak dalej. Może przesadziłem 150 miliardów, może będzie 50 miliardów, może 75. Mld ale różnica jest niesamowita, nie? Tutaj Czesi zamkną się całkowicie w kwocie 1,7 miliarda, a u nas na samą pomoc dla powodzian 23. No powiem szczerze, że nie ma farta Donald Tusk. Bardzo, bardzo, um, bardzo nie ma farta. Um, pewnie dlatego próbuje robić jakieś Różne dziwne ruchy, które mają za zadanie, w mojej ocenie, z, zdławić krytykę medialną. Jak z tym chłopakiem, którego próbowali zastraszyć, albo inaczej, jak przy pomocy tego chłopaka, który próbowali zastraszyć całą Polskę, przypominam tym, co to zawiesił w internecie, na Facebooku, niewygodny dla władzy komentarz i za to mu wparowało do domu sześciu policjantów i go zatrzymali na komendat główny policji chwalił się na konferencji prasowej czy tam na posiedzeniu sztabu online, że pię do pięciu lat więzienia będą mu stawiać zarzuty. zupełnie jakby to policja, jakby to policja decydowała a nie prokuratura i tak dalej i tak dalej, tak? Tyle, drodzy państwo, a my się naprawdę zastanówmy, bo powiem szczerze, że to się w głowie nie mieści, nie? Żeby co, jak to? Niemcy oddziaływali na Polskę, żeby Polska była takim zlewiskiem Odry na potrzeby niemieckie, nie? No ale przecież my chcieliśmy robić jakieś prace na Odrze, no i były sabotowane przez polskich ekologistów. Zdaje się, że. Jest pełno wypowiedzi właśnie tej słynnej pani wiceministry. Ech, jeszcze jedną ciekawą rzecz państwu opowiem. Słyszeliście państwo o tym, że mm, policja oficjalnie twierdzi, że jest 7 ofiar śmiertelnych tej powodzi. Zgadnijcie, ile było? Ilość ofiar śmiertelnych powodzi w, 2007, w 1997. Ilość śmiertelnych ofiar. Powodzi 1997. Tam jest ponad 100. Drodzy Państwo, 114. Powódź w 1997 była trochę większa niż ta obecnie, w sensie rozmiary skutku, skutków. Natomiast wtedy było 114 ofiar, a teraz twierdzą, że jest 7, nie? Drodzy Państwo, czyli 7 podzielić przez 114, drodzy Państwo, coś koło 6%. Tak? Mi się wydaje jednak, że te doniesienia, o których się mówi, że policja kombinuje jak koń pod górę, czy jak lekarz w czasie COVID-a, żeby nieważne co z pacjentem i tak wpisać mu w akt zgonu COVID, bo lepsza kasa będzie. Tak teraz wydaje mi się, że niestety jest to bardzo prawdopodobne, żeby. Że policja ze względów politycznych, na polityczne zlecenie, próbuje tuszować rzeczywistą ilość zgonów powodziowych i tam wpisuje coś na lewo i prawo. Ja nie oskarżam o to policję, ale niestety wydaje mi się to bardzo prawdopodobne. Przede wszystkim nie wierzę w to, że w 1997 było 114 ofiar, a teraz jest tylko 7. No po prostu, drodzy państwo, nie wierzę. Gdyby teraz było połowa tych ofiar. To może jeszcze gdzieś jakoś bym uwierzył. Ale nie siedem. Po prostu przegieli z cyferkami. A wydaje mi się, taka jest moja prywatna opinia, że ich jest wiele set, może nawet koło tysiąca. I jest bardzo ciekawe to, że dziennikarze nie zadają pytań. Zupełnie jakby, nie wiem, bali się, że skończą jak ten chłopak, którego, któremu policja wjechała na chatę. Albo co gorsza, nie wiem, poszło, poszło obietnice do wydawców topowych polskich mediów, że słuchajcie, zaraz będzie jakaś akcja społeczna, to damy wam zarobić. Tylko weźcie, nie gadajcie. Mówiłem o tym we vlogu pod tytułem Prawdziwa liczba ofiar powodzi. Najbardziej skrywana tajemnica Tuska wychodzi na jaw. Tam m.in. Jest, jest bardzo wiele cytatów. Dam link do opisu. Zapraszam Państwa, żebyście się z tym zapoznali. Moim zdaniem bardzo ciekawy temat. A tymczasem kończę, trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia. Pa!